Po co studiować, skoro studia nie dadzą ci tej samej pracy, którą aktualnie studiujesz? Skoro i tak miniesz się z tym, co właśnie jest na tobie, co właśnie jest pożądane. Kiedy ty zdobędziesz ten zawód już nie będzie potrzebny, ponieważ już będą ludzie na ten konkretny kierunek. Tak bardzo wiele osób uważa, tylko że wiecie co? To chyba nie o to chodzi. W studiowaniu, ponieważ tak w gwoli wyjaśnienia. Ja nie jestem studentem jeszcze typowym, ponieważ dopiero zaczynam studiować od października, czyli za miesiąc. I ja nic nie wiem jeszcze o studiowaniu. Natomiast jest kilka kwestii, o których mam świadomość, mam pojęcie i o których chciałbym wam dzisiaj powiedzieć. Tak, może się tak zdarzyć, że nie znajdziecie swojej pracy konkretnej w kierunku właśnie, który studiowaliście. Niestety rynek pracy opiera się na tym, że cały czas są rotacje. Jedni ludzie przychodzą na konkretny kierunek, to nagle brakuje innych. Tam ludzie przyjdą, tam studiują i nagle jest nadmiar tam ludzi. I trzeba zdać sobie sprawę z tego, że powiększanie swoich możliwości, powiększanie swoich kwalifikacji i zwiększanie swojej wiedzy to bardzo fajna kwestia. Dlaczego? Ponieważ zwiększamy swoje szanse w przyszłym czasie na dobry kierunek, na dobrą pracę. Jeżeli chodzi o studiowanie, studiowanie możemy podzielić na dwie kwestie. Zabawa, czyli niesamowite z opowieści moich znajomych, jakie ja słucham. Świetna zabawa na studiach, naprawdę coś niesamowitego. Z drugiej strony właśnie powiększanie swoich możliwości, kwalifikacji i tego, co będziemy robili w przyszłości. Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że człowiek to jest produkt. Człowiek od kiedy się urodzi to jest typowy produkt i on kiedyś coś będzie musiał robić, tylko że nie wiadomo kiedy przyjdzie taka okazja, że będziemy mogli znaleźć pracę, oczywiście po 5 latach studiów czy tam po 3,5, zależy kto gdzie chce kończyć swoją edukację. Czasami zdarza się tak, że nie znajdziemy pracy ogólnie w tym kierunku, w którym jesteśmy, ale to nie oznacza, że nie możemy podjąć innej pracy. I w zasadzie dzięki pracy też człowiek sobie uświadamia kilka kwestii, że jednak warto się uczyć. Opowiem wam taką historię, ponieważ ja osobiście pracowałem w takiej firmie na linii produkcyjnej przez ponad 2 miesiące i uświadomiłem sobie jedną bardzo ważną sprawę. Uświadomiłem sobie, że nie chcę pracować tak. Oczywiście żadna praca nie hańbi i tak dalej, natomiast każda praca uszlachetnia. Każda praca daje świadomość tego, że może stać mnie na coś więcej. Myślenie takie, że wiecie, że dostaniemy 2000 na rękę za zwykły czas pracy, jesteśmy happy, jest spoko. Tylko, że chcemy później założyć rodzinę, prawda? I potem dochodzi do wniosku człowiek, że jednak te 2000 to jest mało. I dlatego morał z tego old vloga jest taki, żeby zwiększać swoje szanse, zwiększać swoją wiedzę i tak jak na przykład przy robieniu prawa jazdy nabywamy kategorię B bądź inne, jakkolwiek tam chcemy sobie dalej się uczyć właśnie kierować pojazdy, zwiększamy swoje możliwości, umiejętności przede wszystkim, stajemy się bardziej wartościowi. A studia z jednej strony to jest piękny czas z opowieści moich znajomych, może kiedyś wam też opowiem jak ja już czegoś tam doświadczę, jeżeli chodzi właśnie o poznawanie nowych ludzi, fajnych, świetnych, ciekawych ludzi, których po prostu zapamiętamy na długie, długie lata. Natomiast z drugiej strony musimy pamiętać, że studia to też jest czas nauki i czas tego, żeby przygotować się na dorosłe życie, bo nic smutniejszego nie ma jak zamknięcie pewnej takiej bramy przed nami i zakończenie naszego dzieciństwa. Ponieważ tak jak moi znajomi, niektórzy uważają, że studiowanie nie jest im potrzebne, że oni znajdą sobie pracę i tak dalej, spoko. Tylko co po tej pracy? Wiele osób znam, które uważają, że jeżeli odejdą z pracy, w której są już od 15, od 20 lat, znajomi moich rodziców, to oni nagle mówią, że jeżeli tracą tą pracę, to nie będą mieli gdzie się podziać, ponieważ nigdzie indziej nie wyrobili sobie jakiejś tam opinii, ponieważ oni sami nie są aż tak bardzo wartościowi, żeby gdzie indziej iść, a tutaj przesiedzieli 15-20 lat. Także zastanówcie się, moi drodzy, czy przez przypadek rozwijanie hobby, zainteresowania, czy nawet chodzenie do pracy tak, żeby poznać, jak ciężki jest pieniądz do zarobienia czasami, czy to też nie uszlachetni was w pewnym stopniu i czy nie da wam to do myślenia, bo myślę, że da. Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ludzie bardzo ciepło i pamiętajcie, żebyście zwiększali swoje szanse, ponieważ nie wiadomo, co was będzie czekać. A nóż widelec! Okaże się, że po roku pracy gdzieś tam będzie etat na właśnie to konkretne stanowisko, które wy wystudiowaliście i może wam się uda. Moi drodzy,
nie traćcie nadziei, bo nie ma nic gorszego niż zamykanie sobie perspektyw. I jeżeli jesteście ambitni i bądźcie ambitni, róbcie wszystko, żebyście jak najwięcej kosztowali, żebyście źle tego nie zrozumieli. Dziękuję Wam za dziś. Trzymajcie się, ludzie, bardzo ciepło i do następnego odcinka OltiVloga. Trzymajcie się. Cześć, cześć.